Cześć Wam, oto filmik dla wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś o 1.6 TDCi, albo 95, albo 115 koni w zależności od wersji. Podobno 95 można wgrać program od 115 i wtedy mamy 115, że się niczym nie różnią. Jeżeli ktoś chciałby mnie w tym poprawić i zna się lepiej, to niech napisze, bo może tak nie jest, ale ja wiem, że tak jest. Omówię Wam ten silnik, tak powiem, gdzie co jest, a potem Wam powiem, co się psuje, na co zwrócić uwagę i tak dalej, bo tych silników przerobiłem już w życiu kilka, miałem je w Focusach MK3, no w C-Maxie 2, już nie jednym C-Maxie 2, także coś tam o nich mogę powiedzieć. Dobra, zaczynamy. Zbiorniczek płynu chłodzącego. Tutaj mamy. Czy są z nim jakieś problemy? Kiedyś miałem problem, a mianowicie taki, że chłodnica oleju, która jest, ojejku, nie będziecie chyba widzieli, tutaj, tu jest gruszka turbo, pod gruszką turbo, ona tam się czasem potrafi rozszczelnić i wtedy tutaj się robi ciemno, od oleju czarne się to robi. Co trzeba zrobić? Wypłukać układ, wymienić zbiorniczek, najlepiej wymienić przewody, no i wymienić tą chłodnicę, nie jest to trudne do zrobienia. Byliśmy tutaj, to przechodzimy tutaj, poduszki silnika, z tym raczej nie ma tutaj problemów żadnych. Tutaj wystaje nam kruciec od klimatyzacji, mamy intercooler. Co tam dalej mamy jeszcze? No pasek osprzętu, tutaj alternator, pod spodem sprężarka od klimatyzacji. No i patrzcie teraz tutaj mamy turbinę w super miejscu, takim wygodnym, że widać jak są jakieś wycieki, przecieki, łatwo jest to zdemontować. Tutaj idzie odma, tutaj mamy właśnie gruszkę turbo. W fajnym też miejscu jest DPF, bo nie jest gdzieś tam wrzucony pod samochód, pod silnik, żebyśmy musieli zdemontować sanki zawieszenia, tylko jest w fajnym miejscu, jak coś się stanie, to jest dobrze go wymienić, wyjąć, ale nic się tutaj nie dzieje, te DPF są poprawione, nie ma z nimi problemu, jakoś się tam nadmiernie nie zapychają, także nawet do jazdy po mieście to ja bym się tego DPF-a nie bał i jeżdżę też takimi samochodami po mieście i się nic nie dzieje. Co mamy dalej? Wtryskiwacze. Turbina ma łopatki ze zmienną geometrią. Wtryskiwacze tutaj mamy z tyłu, no tak trochę schowane są, piezoelektryczne, Siemensa. Tutaj mamy obudowę filtra powietrza, akumulator, bezpieczniki. No i to w zasadzie chyba tyle, co tu widać z takich ciekawszych rzeczy. Teraz sobie omówimy, co się psuje, a co się nie psuje. W ogóle to dwie najważniejsze cechy tego silnika są takie, że po pierwsze wytrzymuje on jakieś 450 tysięcy kilometrów bez remontu, albo więcej. Widziałem takie, które miały po 430, jeszcze jeździły dobrze i nadal jeżdżą. Może Wam niedługo zrobię filmik o takim. I druga taka cecha najfajniejsza w tym silniku to jest spalanie. No, na taki samochód C-Max średnie spalanie, to jest duży jednak, średnie spalanie to jest 5,1. W Focusie moi rodzice osiągali 4,6 chyba spalanie, jeżdżąc normalnie. Nie mówię o jakimś tam muleniu, bo taka spokojna bardzo jazda to się może skończyć na powiedzmy 4 litrach. Naprawdę tak oszczędny jest ten silnik. Czyli po pierwsze niezawodny, po drugie oszczędny, ceny eksploatacji też są dosyć tanie. Jeżeli chodzi o rozrząd, to on tutaj no, sporo by wytrzymał, gdyby nie pasek. Tak naprawdę to zalecają wymianę po 140 tysiącach kilometrów samego paska. Niekoniecznie całego rozrządu, ale paska, bo on się potrafił rozlatywać między 140 a 180. Tutaj był wymieniony przy 172, przeżył. Co tam jeszcze? Z turbiną nie ma większych problemów, tam pewnie granice 200, 200, nie wiem, 50, 60 tysięcy. Też tak jest ciężko wyliczyć, co się kiedy wyeksploatuje, w zależności od tego, jak to jeździ. Ale no powiem Wam, że nie ma typowo takich elementów, które byłyby tutaj wadliwe. Ktoś tam mówił, że
gdzieś wyczytałem, że alternator potrafi się zepsuć. No nam się nigdy w tych samochodach nie zepsuł alternator, mieliśmy już naprawdę z dużymi przebiegami. Przy tam 200 kilkudziesięciu tysiącach kilometrów trysk potrafi się któryś tam zaciąć, czy tam zacząć lać. Ale to są już takie bardziej zużycie eksploatacyjne, normalne dla diesla. Nic tutaj nie jest takiego wadliwego, na co trzeba by jakoś tam szczególnie zwracać uwagę, tak mi się wydaje. Sprzęgło, w tym samochodzie też jest jeszcze nominalne sprzęgło, 220 tysięcy kilometrów. Działa to po prostu super, nie widać, no nie czuć tego zużycia. Ludzie mówią, że przejeżdżali na sprzęgle 280, nawet 300 tysięcy kilometrów na nominalnym fabrycznym. Także no, nie ma się czego bać. Jeżeli chodzi o ten silnik, a jeszcze odnośnie przyspieszenia, bo się pewnie zastanawiacie, jak przyspiesza takie auto na przykład z silnikiem tylko 115 koni. Przyspiesza bardzo dobrze. Moment jest spory, nie pamiętam dokładnie wartości, ale około 270 chyba newtonometrów. Przyspiesza to naprawdę dobrze. Nie czujemy, żeby, nie wiem, miał jakieś zadyszki pod górkę czy coś. Jedziemy śmiało, wyprzedzamy. Bardzo elastyczny silnik. Co jeszcze? Tyle chyba o tym silniku. No, no na pewno należy regularnie dbać i wymieniać olej. Ja to robię co 10 tysięcy kilometrów. Dodatkowo jeszcze robię płukanki oleju. Też co wymiana. I leję taki środek jak Ceratec Liqui Moly. Oczywiście oni mi za to nie płacą, że go reklamuję, ale naprawdę jest dobry, bo tak wycisza trochę tą pracę silnika, diesle mniej klekotają i zmniejsza tarcie w silniku. Podobno niektórzy mówią, że mniej im silnik wtedy pali. No i to tyle. Jeżeli ktoś by chciał kupić samochód z takim silnikiem, to śmiało polecam. Te nowsze 1.5 TDCi 120 koni. Nie TDCi, one są już chyba HDI. HDI chyba. Chodzi o ten 1.5 120 koni, które są nowsze po tych silnikach, które następują. Tam były już problemy z uszczelkami pod głowicą, nie we wszystkich, ale powiem wam, że takiego silnika jak tamten jeszcze nie miałem, jakoś nie chciałem i nie zamierzam, a ten to jest po prostu niezawodny i naprawdę idiotoodporny. Dobra, to dzięki tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał jakoś tam ten filmik. Tak jest nagrywany trochę bez przygotowania. Następne może będą z większym przygotowaniem. Planuję nagrać też o innych silnikach, o których coś tam wiem, coś tam poeksploatowałem. No, także tyle. Jak chcecie kupić samochód z 1.6 TDCi, to śmiało, naprawdę nie ma się czego bać. Dobra, to Nareczka. Cześć.